trasę 3-kilometrową. To już po raz 35. odbył się ogólnopolski sprawdzian biegowy pod skocznią Krucza Skała w Lubawce. Zapytałem współorganizatora Zenka Króla, co jest celem takich zawodów. Są to chyba ostatnie zawody na nogach biegowe zawodników trenujących narciarstwo biegowe i celem tak naprawdę tych zawodów jest sprawdzenie się przed zimą, po obozach kondycyjnych. Gdzieś tam ludzie w różnych miejscach byli, cykl treningów. I najfajniejsze jest to, że trenerzy mogą sprawdzić postęp wyników u zawodników swoich, ponieważ od wielu, wielu lat na tej samej trasie się odbywają te zawody, w tym samym terminie, także jest to jakaś możliwość porównania wyniku z ubiegłego roku z wynikiem tegorocznym, czyli po prostu sprawdzenie, jak zawodnik jest wytrenowany, co w zimie może inaczej wyglądać, ale tak te zawody są postrzegane. Popularyzacja biegów, a generalnie sprawdzian przed zimą. Zenek, ty co roku uczestniczysz w tych zawodach, garnie się ta młodzież w ogóle do sportu w gminie Lubawka. No więc prawdopodobnie 35 raz to już robię w swojej karierze zawodowej. No jakoś tak historycznie było, że kiedyś tu zaczynałem w Lubawce i między innymi tą łąkę od pana Cebuli żeśmy kiedyś kupili, żeby tu biegać. No to już historia. Młodzież się garnie, powiem tak. Dzisiaj barierą jest nawet sam fakt, że uzbrojenie zawodnika, narciarza biegowego w sprzęt, to jest niemała kwota. Tym bardziej, że nasz klub, bo to mówmy o klubie pod Stróżą, Miszkowice z nazwy, tak naprawdę to w Miszkowicach się już nic nie dzieje w tym sporcie, ponieważ nie ma pracy nauczycieli, to tak na marginesie. Ale zapotrzebowanie, dzieci się garną, tym bardziej teraz rozpoczęliśmy działania z sportem biatlonowym, który jest bardzo ciekawym sportem dla młodzieńców i dziewczyny też. Bieg i strzelanie. No, nie powiem, pewne działania nawet żeśmy zaczęli prowadzić, żeby mieć możliwość trenowania w Opawie. No, już jest przygotowany teren pod budowę strzelnicy, jest już wał główny, są wały boczne. Nie jest to jeszcze teren uzbrojony, także próbujemy, ponieważ no, trzeba tym dzieciom dać jakąś alternatywę i ta alternatywa jest. I dzisiaj no, trudny czas, ale i tak około w tej chwili jest zgłoszonych 100 zawodników, którzy będą startować z naszych tutaj klubów, a tych klubów jest niewiele w tej chwili, bo Jelenia Góra, bo pod Stróżą Miszkowice, Czarny Bór, którego dzisiaj nie będzie, ponieważ mają inne zawody, Mieroszów. Tak naprawdę coraz mniej ośrodków, które zajmują się szkoleniem młodzieży. Nie wiem, z czego to wyszło. No, piłka nożna oczywiście nas przebija. Jak rozmawiamy nieraz z decydentami, chociażby o finansach z budżetu, powiedział mi kiedyś jeden z burmistrzów, no wiesz, mówi, ale w piłkę nożną trenuje 45 chłopców. Ja mówię, daj pieniądze narciarzom, to oni też będą, bo niestety piłkarzom potrzebne są dwie bramki, piłka, buty, koszulki, a u nas jest trochę tego więcej. No, nie wszyscy mogą grać w piłkę. Ja z moimi kolegami, koleżankami, Arturem czy Iwoną, no będziemy się chcieli jeszcze bawić w to narciarstwo, bo piękna dyscyplina sportu, która no ileś lat temu w Lubawce tu wystartowała i szkoda, żeby te działania zostały przerwane. Myślę, że nie jest ciężko w tej chwili. Ciężko, dzieci są, garną się, trzeba je wprawdzie zachęcić
organizacyjnie jest, powiem, coraz trudniej, coraz więcej obostrzeń, coraz więcej problemów niepotrzebnych, no ale cóż, my starzy działacze, powiem, wręcz zajadli, zrobimy wszystko, żeby to narciarstwo biegowe jeszcze na naszym terenie nie upadło. Zenek, i jeszcze ostatnie pytanie. Warunki mamy tu wspaniałe. Czy wszystkie kluby takie mają, jak tutaj w Gminie Lubawka, u Ciebie w Opawie, tu pod Skocznią? No trasy mamy piękne. No więc, tak jak powiedziałem, tą łąkę, na której stoimy w tej chwili, kiedyś ciężko było od pana cebuli wyciągnąć, kupiliśmy to. Baza, jaką mamy w Lubawce, wszyscy nam jej mogą pozazdrościć. Ja już nie powiem o stadionie, obiekcie sportowym, który ma w Lubawce 3 płyty piłkarskie. Marzenie wielu dużych miast. Mamy trasy biegowe tu w Lubawce. Mamy trasy biegowe u mnie w Opawie. Powiem, że w sobotę zebraliśmy się, 400 metrów kolejne rowu, wykopane, położony kabel, kolejnych 10 lamp i pętla około 1500 metrów będzie w tym roku oświetlona. Wczoraj dogadałem się, doprosiłem właściciela internetu z kościoła w Opawie. Zamontuję jeszcze jedną kamerę i od góry tylko będziemy prosić, żeby śnieg był. I w tym roku, myślę, będą znowu dobre warunki do trenowania w Opawie. Dorobiliśmy się, jeszcze nie podłączone do kanalizacji i wody, ale dorobiliśmy się pięknego kontenera sanitarnego. Proszę Państwa, naprawdę wiecie, że te potrzeby trzeba załatwić i iść w zimie do Tojtojka czy pod Krzaczek. To już nie w XXI wieku. Także takie małe sukcesy klubowe w tym roku też. Mówię, w tym biatlonie startujemy niestety częściowo pod firmą Melafir Czarny Bór, bo myśliwy może mieć w domu, w szafie arsenał, a my musimy wybudować prawie że bunkier z niemożliwymi zabezpieczeniami i mamy problem, gdzie przechowywać broń sportową, ale małymi kroczkami w Opawie, bo dlaczego w Opawie? W Opawie po prostu pierwsze, że tam żyję, tam mieszkam i mogę to robić w swoim prywatnym czasie. Poza tym są dobre warunki i śniegowe i mam dobrych sąsiadów, którzy pozwalają mi biegać po ich polach, poletkach. Łącznie z tym, że jak trzeba było teraz wykopać ileś tego rowu, no to sobie kop. To sobie kop i dzisiaj mówię, w tym roku, jeszcze na pewno w tym roku, ale tej zimy na pewno będziemy mogli sobie trenować w dobrych warunkach. Przy oświetleniu sztucznym mało przyczepili się do mnie w sposób pozytywny piłkarze opawscy. Sponsor, trener obecny mówi, to ja te dwie lampy kupię, proszę mi tu postawić, żebym mógł trenować na płycie piłkarskiej w jakichś tam godnych warunkach. Także twierdzę, że cały czas małymi kroczkami, bez wielkich inwestycji, bo na te nas nie stać, naszego budżetu klubowego, ale postęp w obiektach sportowych jest w tej chwili bardzo, bardzo fajny. Państwu wszystkim chciałbym podziękować za uczestnictwo w 35. właśnie sprawdzianie biegowym.
Spotykamy się właśnie po raz 35 tutaj na trasach przy skoczni narciarskiej. Wszystkim, jak już wcześniej powiedziałem, bardzo dziękuję. Pani burmistrz, pani Ewa Kocęba również przyłącza się do życzeń i gratuluję wszystkim uczestnikom biegu. Jest tutaj z nami pan Artur Szarzyński, który zastępuje dzisiaj panią burmistrz. Zapraszamy pana Artura do ceremonii wręczenia nagród. Przekazuję jeszcze mikrofon panu Arturowi. Dzień dobry, ja witam wszystkich. Nie będę przeciągał, bo to wy jesteście gwiazdami tych zawodów, nie ja. I tylko tyle powiem, że jest mi bardzo przyjemnie, że mogę wręczyć te nagrody, bo sam biegałem 25 lat na nartach i w tych zawodach też uczestniczyłem kilka razy, także jest mi niezmiernie miło i dziękuję wszystkim za udział i zwycięzcom gratuluję, a wszystkim poza tym gratuluję udziału samego, bo zawody są bardzo trudne. Jest dyrektor Sławek Sławiński, jest Artur Szarzyński. Artur, bodzę, chodź! Artur, chodź, jesteś trenerem miejscowym, popracujesz razem z nami, ale nie ma czasu już SMS-a pisać. Dawaj, Artur, prosimy cię o pomoc. Artur w tym roku delikatnie nie mógł uczestniczyć w wielu przygotowaniach, ale dziękujemy, że w ogóle jesteśmy tu wszyscy. Grupa wiekowa dzieci, rocznik 2012 i młodsi. Wystartowało dwóch dżentelmenów, wygrał Nikodem Harasym. Nikodem, brawo! Tu na pierwsze miejsce na górę. I miejsce drugie, Igor Bizoń. Jest Nikodem, hop! Uwaga, tylko żeby nie było nieszczęścia drobnego. A gdzie? Jest Igorek, jest! No daj Igorowi piątkę! I jak pan Artur Szarzyński powiedział, wielu rozpoczynało swoją karierę sportową, zabawę w sport, brawo. Właśnie od takich zawodów i ja wielu pamiętam, że oni tu startowali. Ja mam tą przyjemność, że 35 lat to robię, ale pamiętam, że wielu z naszych znanych zawodników tu startowało.